Siema, witam ponownie w Ikarusie. Ale zaczniemy sobie dzisiaj od craftingu, bo jednak sobie wykraftuję pickaxa, dlatego że prawdopodobnie tym pickaxem mogę wydobywać platynę, aluminium i tak dalej, więc nie będę musiał robić steel pickaxa. To mi dużo przyspieszy gierkę. I dodatkowo mógłbym łuk zresearchować jakiś. I sobie zresearchujemy ten łuk. O. A po kolejnej misji sobie go wykraftuję, bo na razie nie mam surowców. Tak więc zobaczymy, jaką misję zaraz pójdziemy sobie. Ale co ja ostatnio robiłem? To. Więc teraz mamy skana, tak? Tak, mamy skana. Dobra, także pójdziemy sobie przeskanować. Mamy trzy skany oczywiście. Lecimy. No i dobra, wylądowałem, także zobaczmy. O, tutaj muszę iść, ale tu niedaleko. Dobra, tu mamy słonia jakiegoś. Jesteśmy w ogóle na kanionie, a tu jest dosyć niebezpiecznie, także ja się pierwsze co to biorę za zrobienie łuku, bo to jest najważniejsze. Dobra, robimy łuk. Tylko póki co strzał jeszcze nie mogę zrobić. A tu już widziałem, że mi hiena kurde idzie. Te hieny są chyba agresywne z tego co pamiętam. Jeszcze słoń mnie zaatakuje przy okazji, jak ja ją zaatakuję. Także musimy to na stealthie zrobić. Py, a, wiem, że pójdzie. No co jest? Nie umarła. Ale strzał już nie mam. A nożykiem damy radę? Damy radę. Dobra. Jednak poszło. Najlepiej by było zrobić bone arrowy od razu. Mogę cztery zrobić. Zobaczymy. Na jakiś czas pewnie wystarczą. A później sobie zrobię. Dobra, ja lecę do tej miejscowej po te rzeczy. O, i poziom wbiłem. 38. Także pytanie, czy ja mogę już dodać ten talent? Nie mogę jeszcze. To dziwne. Wiem, że będę mógł. Zobaczymy. Może na kolejnym poziomie dopiero. No i dobra, jestem przy tym miejscu, także odbieramy nasz radar. Okej. I mamy tak. Pierwsze miejsce mamy tutaj do przeskanowania, tutaj i tutaj. Także standardowo ja sobie gdzieś po środku pewnie zrobię gdzieś tutaj. Może gdzieś tutaj bazę szybką, bo chciałbym na pewno łuk zrobić. No i wiadomo, jakiś armorek, bo tutaj o. O to całą sierść nie jest tak trudno. O to całe futro, bo tu z dużej ilości zwierząt leci. Także. To. Lecę mu. Ale powiem wam, że przez to, ile tu jest agresywnych zwierząt, tak szybko leci level. Ja już wbiłem kolejny poziom. Kurde, i dalej nie mogę tego wbić. A nie wiem, o co tu chodzi. 39, 40 zaraz będzie. Ja nie wiem, czy na 40 nie dostaje się przypadkiem ostatnich punktów do rozdania w tych talentach. Także zobaczymy, jak wbije 40. Dobra, ogólnie tu gdzieś tutaj chciałbym się osiedlić. Tutaj też widzę, jest dużo jaskiń. Tylko nie ma drzewa. I nie mam za bardzo z czego chatki zbudować. Także muszę kawałek się przejść. Zobaczyć, może gdzieś znajdę coś. No dobra, znalazłem w miarę miejscowe, gdzie mogę sobie chatkę zbudować, także to jest tutaj na M4. Tu mam niedaleko, no tylko tu będę miał najdalej, nie? Także spokojnie, także ja się biorę za budowę. No i co, głównie chcę zrobić tylko łuk, armorek i będziemy lecieć na tę misję. Wydaje mi się, że to powinno wystarczyć. Dobra, tak więc możemy stawiać pierwsze fundamenty. Robimy tak, raz, dwa, trzy, cztery. Teraz zrobimy sobie ścianki, oczywiście pyk, okienko. Tu zrobimy wejście. A tu okienko, tu okienko. A tu jeszcze damy okno, dobra. Pyk, pyk. Oczywiście daszek. A ściankę przez przypadek zrobiłem jeszcze. A drzwi trzeba zrobić, by nic mi tutaj nie weszło przypadkiem. To co jeszcze, łóżko. Do ogniska potrzebuję trochę kamienia nazbierać.
I łóżko zrobimy gdzie? Tutaj. Tu zrobię łóżko. Za oknem dam tutaj. O, już mnie coś atakuje. No. Ja chyba tak nie trafię. Dobra, tu go powinienem trafić. A, tu mam okienko. Dobra, umarł na hita. No to hiena co? Te dziki są giga wytrzymałe. Dobra. Aż mi się normalnie strzały skończyły. Masakra na tej pustyni. No bo coś mnie atakuje? Kolejna hiena. Dobra, poradziłem sobie nożem. Tyle? Mam nadzieję, że tyle. Trzeba to szybko naprawić. O, ale tragedia. O, bo chyba jakiś zaplanowany atak. Masowy zaplanowany atak, dobra. No dobra, tak więc stawiamy nasze ognicho. Tutaj, gdzie planowałem. Coś się rozwaliło i nie mogę postawić tak blisko, ale powiedzmy, że będzie git. Damy sobie jedzonko do przetapiania. Do gotowania, do przetapiania. Dodatkowo zrobimy sobie jeszcze crafting station. O nie, 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 nie. Proszę, żeby się nie podpaliło wszystko. Dobra. Ale czy ja mogę coś z tym zrobić? Chyba muszę to naprawić. Dobra, nic się nie powiedz, że nic się nie podpali, proszę. Dobra, chyba nic się nie podpali. O, ja bym chciał jeszcze ten workbench. Zrobiłem go? Chyba nie. Tak więc zrobimy na szybkości. Dobra, nic się tutaj nie podpala. Pyk. Stawimy sobie go tutaj. I co? Robimy lepszy łuk. To jest najważniejsze. I jeszcze bym chciał textiles bench, czyli potrzebuję wooda i patyków. Jeszcze zjem sobie coś, bo kurde jest lipo z jedzonkiem. Muszę jeszcze iść się szybko napić. Może pijemy. Znowu coś mnie atakuje. A ja znowu strzał nie mam. Tutaj jest hop. Aj. Aha. To dziwne było. Jak ja mogę tutaj trafić? Podpalił się. A, jeszcze mnie hitnął. Jeszcze mnie hitnął niestety. Dobra, ja się prześpię szybko, żeby był dzień. No i dobra, kraftujemy textiles bench. Dobra, mamy go. Pyk. O, czy mogę postawić teraz? Tu nie mogę. Dobra, niech będzie tu. Nieważne gdzie. Teraz tak, potrzebuję rope'a. Skóry to mam tyle, że jest masakra. Damy 40. Jak się robi na bogatości. No i dobra, tak więc craftujemy ubranka, czyli tak, głowa, armor, rękawiczki, spodenki, nogi. No i tyle. Także mamy full armorek. To na pewno trochę pomoże przed tymi zwierzątkami nieszczęsnymi, ale no tutaj jest naprawdę niebezpiecznie. Cały czas coś mnie atakuje. Dodatkowo dorobiłbym sobie jeszcze strzał trochę, tak z 15. Patyków ogólnie, ciężko o patyki jest. Jakiś kurde chyba lepszy bandaż odblokowałem sobie. Zobaczymy czy to mi anuluje tutaj to zadrapanie całe. Jak tego użyję. Zobaczmy. Nie. A się nie wiem, co mi anuluje to zadrapanie.
Jest poison. Broken leg to nie. Chyba też nie. Kurde, nie wiem, czym to anulować. Nie mam totalnie pojęcia. No dobra, tak więc chyba wszystko mam. Pytanie, ile mam strzał? 23 strzały, dobra. Zbiorę sobie jeszcze troszkę tego drewna, w razie czego. I ja niestety nadal nie wiem, jak ja mam zbierać te struktury, jak je postawię, bo... Podobno... Build upgrade toolem się to robi. Mam building upgrade tool. I repair hammera też mam w razie czego. No i teraz robię co? Robię strukturę. Pyk. Stawiam sobie ją. No i jakim sposobem ja mam podnieść? Tym się nie da. I szóstką też się... O! No nie. Upgrade tool. Jak przytrzymam R, to mogę jakoś upgrade'ować. No i tyle. I nic się więcej nie da kliknąć. Także niestety nadal nie mam pojęcia, jak się zbiera podstawione struktury. No i dobra, jestem na pierwszym miejscu. Ja oczywiście taktyka na budowniczego. Zrobię tu może w razie czego drzwi. Jeszcze. Pyk. No i co, stawiamy. I aktywujemy. Pyk. No i czekamy. Obstawiam, że coś mnie zaatakuje. Na to duża szansa bardzo. Tylko pytanie co? Jakieś słonie? Nie mam pojęcia. 28% complete. Dobra, mamy friendsów. Gdzie są friendsy? Tam idzie słoń jakiś, ale to chyba nie to. Nie. No i coś niby idzie? O, idzie coś. Hiena chyba? A. Kurde, nie wiem. Czasami te zwierzęta niby w głowę dostają, a jednak niekoniecznie. Dobra. Odpalamy ponownie. Przy okazji mamy poziom wbity kolejny. Ja dalej nie mogę tego dać. Nie rozumiem tego. Czemu ja nie mogę tego dać? Ktoś mi to może wyjaśnić? A, bo jeszcze poziom muszę wbić. Tutaj muszę więcej dodać. A już chyba nie będę miał więcej punkcików. Mamy to? O, mamy to. Dobra. To ja to zbieram i lecę od razu do drugiej lokacji. Która jest tutaj niedaleko w miarę. Dobra, jestem na kolejnym miejscu. Już odkryłem, gdzie nawet mogę sobie wejść. Także... Miejmy nadzieję, że to się uda. Także odpalamy. I wchodzimy sobie tu. Miejmy nadzieję, że te mobki nie będą aż tyle mądre, żeby to obiegać naokoło. No, mam nadzieję, że nie. Ewentualnie jeszcze tu mogę wejść, o. No i koks. Także czekamy, zobaczymy. I zostaje ostatnia lokacja tutaj na dole. Dobra, coś idzie. Nie wiem skąd. Gdzie idzie? Tu idzie, dobra. Jaguar, tak? Bo tak. O. Okej, okay. Głowę na hita. Ja muszę teraz zejść. A bardzo nie chciałbym umrzeć. Auć. Nie tak to miało wyglądać. Aha, i tylko jeden przyszedł? Łaaa. No to nie za wiele, jak mam być szczery. Nie za wiele. Niezbyt trudna ta misja. Ale ona chyba była też oznaczona jako easy, nie? Dobra, jestem na trzecim miejscu, i oczywiście taktyka na budowniczego jak zwykle. Nie wiem, czego ma się spodziewać, bo ostatnio przy trzecim skanie wyszły dwa niedźwiadki.
Teraz może będą dwa słonie na przykład. Nie mam pojęcia, ale odpalam. Jedzie się schować. Zobaczymy, co tu przyjdzie ciekawego. Okej. We lost power, ale nic mnie nie atakuje póki co. 80% i cisza. Zobaczymy, może nic nie ma przy tym skanie. Może nic mnie nie zaatakuje. No? Okej. Dobra, zbieram to. Pyk. No i tyle. Także Cox, ja bym musiał zejść jeszcze się napić, kurde, wody. Pytanie, czy ja tu zejdę jakoś. O, jest dobre pytanie, ale mogę trochę skraftować tego z 6. Wyskraftujemy. Jakoś tutaj może uda się zejść. Tu będzie git w miarę. Tu będzie teraz problem. No ja tutaj spadnę bardzo. Dostanę damage. Dobra, uwaga. Oła. Dobra. Coś tam się udało. No tu już może być trochę większy problem. Chociaż. O, i zejdziemy sobie ładnie. Dobra, czyli git w miarę, okej. Co? Lecimy do statku. Okej, w sumie jest niedaleko statku. Ciekawe, czy jak dam. A. Okej. Nieważne. Dobra. Lecę. Niedaleko statek, także. No i dobra, misja zakończona, także ewakuacja. Jeszcze zobaczymy sobie tam w menu na stacji, jakie tereny zostały odkryte. No i dobra. Wchodzimy tutaj, pyk. I to był skan. Kurde, już nawet nie wiem, który. To był chyba ten skan. Chyba tak, no to był ten skan, także. O! Pyramid Construction. Okej. Tu będzie jakieś budowanko. Tu eksploracja, czyli ta misja nie. Okej. Ale to też w miarę. Tu są w miarę easy misje z tego co widzę. I tu jest misja hardcore. I nie można się respawnować. Dobra, to było na tyle. Widzimy się w kolejnej misji.